Witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest prezes Okręgowej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Już niedługo rozpoczną się szczepienia przeciwko koronawirusowi. Będą one dobrowolne i bezpłatne. Co więcej, to właśnie medycy zostaną zaszczepieni w pierwszej kolejności. Czy pan się zaszczepi? Ja co prawda jestem ozdrowieńcem, ale chorowałem już 5 miesięcy temu. Podjęłem decyzję, że się zaszczepię. Zaszczepię się przede wszystkim dlatego, że dyżuruję na oddziale covidowym i jest to narażenie na kontakt z koronawirusem. Również dlatego, żeby, nie ukrywam, dać przykład pracownikom w izbie lekarskiej, ale też współpracownikom. No i również dlatego, że nie do końca wiadomo, jak to jest z reinfekcjami, na ile mamy odporność po przechorowaniu koronawirusa, a w trakcie pracy spotykam się z osobami, które przechodzą COVID ciężko, to oddziaływuje również na to, że wszyscy chcielibyśmy, żeby szczepionka jak najszybciej była skuteczna, a w moim przypadku po prostu lepiej, żeby się zaszczepić. Wiem, że nie ma przeciwwskazań dla osób, które są ozdrowieńcami, żeby się szczepiły. Z tego skorzystam i się zaszczepię. Panie doktorze, czy orientuje się pan, ilu lekarzy zamierza się zaszczepić przeciwko koronawirusowi? Myślę, że nikt dzisiaj nie ma wiarygodnych statystyk dotyczących tego, ilu lekarzy chce się zaszczepić przeciwko koronawirusowi. Zwróćmy uwagę, że wielu lekarzy pracuje w wielu jednostkach naraz i w tych wszystkich szpitalach są wykazywani, a zgłaszają się przecież do szczepienia tylko w jednym szpitalu. Zatem statystyki, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, one w mojej ocenie nie są do końca wiarygodne. Rozmawiam z kolegami, z koleżankami na szpitalnych korytarzach. Wiem, że jest duża chęć zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi. Telefony w izbie lekarskiej również urywają się i to już od jakiegoś czasu z pytaniami o to, gdzie można zaszczepić się przeciwko koronawirusowi, jak można się zaszczepić, jak konkretne grupy zawodowe, na przykład lekarze emeryci, mogą zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. Jest duże zapotrzebowanie na to szczepienie. Ja tak oceniam dzisiaj to, co widzę, co dzieje się w środowisku. Mam nadzieję, że będziemy mogli jak najszybciej się zaszczepić. Porozmawiajmy zatem o pacjentach. Czy pacjenci chcą się zaszczepić, czy też mają jakieś obawy w związku ze szczepieniami przeciwko koronawirusowi? Jak to wygląda? Obaw jest bardzo dużo. Pacjenci pytają dzisiaj przede wszystkim o bezpieczeństwo szczepionki. Ja rozumiem te obawy, dlatego że szczepionka przeciwko koronawirusowi jest preparatem nowym. Myślę, że za kilka miesięcy, za rok, dwa my przywykniemy do tego, że szczepionka przeciwko koronawirusowi istnieje i nikt nie będzie już kwestionował jej bezpieczeństwa. Dziś te pytania się pojawiają, odpowiadamy wtedy zawsze, że taka szczepionka musi przejść przez kolejne etapy badań klinicznych, musi być zaaprobowana przez kolejne instytucje, które są powołane właśnie do tego, żeby badać bezpieczeństwo takiej szczepionki. Pojawiają się oczywiście teorie spiskowe, które niestety od kilku lat w Polsce obserwujemy przy okazji szczepień ochronnych. Niektórzy pacjenci wprost pytają o jakiś spisek biznesowy, pojawiają się teorie spiskowe. Trzeba chyba dzisiaj powiedzieć wprost i te argumenty, które na przykład do mnie przemawiają, że jeżeli chodzi o firmy farmaceutyczne, to właśnie po to powołano te wszystkie elementy nadzoru, powołano kolejne kroki w rejestracji produktu leczniczego, powołano agencję do tego, żeby przyglądały się procesowi rejestracji, badaniu, a jednocześnie dopuszczaniu do obrotu, właśnie po to, żeby mieć pewność, że wyprodukowane przez podmioty biznesowe produkty lecznicze, one są bezpieczne i są skuteczne. Tak dzieje się w przypadku szczepionki na koronawirusa, szczepionki, do której powstania przyczyniły się ogromne, niespotykane tak naprawdę przy okazji szczepień ochronnych środki finansowe i te nakłady finansowe pozwoliły na to, żeby w krótkim czasie powstała taka szczepionka, a szczepionek, które dzisiaj w badaniach klinicznych jeszcze są i konkurują o to, żeby dostać się do obrotu, jest dużo więcej. To są dziesiątki preparatów, które dzisiaj podlegają jeszcze badaniom i sama ta szczepionka, która dopuszczona jest dziś do obrotu, również jeszcze jest badana. Tak zwykle się dzieje, jest analizowane nawet już po dopuszczeniu do obrotu to, co dzieje się z danym preparatem. Myślę dzisiaj, patrząc na wyniki badań, że możemy być spokojni, a ci, którzy dzisiaj podnoszą pewne teorie spiskowe, jeżeli nie przekonuje ich argument medyczny, niech popatrzą na to stricte biznesowo, czy dziś komukolwiek opłacałoby się wypuścić na rynek szczepionkę, która byłaby obarczona jakąś wadą. Szybko doszlibyśmy do wniosku, że powoduje jakieś działanie niepożądane. Szczepionka byłaby pewnie wtedy wycofana,
a firma musiałaby zakończyć działalność w Niesławie. Biznes, myślę, świetnie sobie zdaje z tego sprawę. W związku z tym tutaj wysiłki są zarówno od strony biznesowej, jak i od strony medycznej na to, żeby stworzyć produkt dobry, produkt skuteczny i produkt jak najbardziej bezpieczny. Jeśli to nadal nie przekonuje, to proszę sobie zadać pytanie, czy piekarzowi opłaca się piec dobry chleb po to, żeby ludzie go kupowali, czy też chleb z zakalcem, a ludzi, nie wiem, przekupywać. Trudno mi wchodzić w ogóle w teorie spiskowe, ale to porównanie właśnie pokazuje, jak bardzo irracjonalne w pewnym sensie są niektóre obawy i teorie spiskowe, które słyszymy dzisiaj na ulicach i są podawane z ust do ust również w przestrzeni medialnej, a fakty, które przemawiają za szczepionką i za bezpieczeństwem szczepień, są dzisiaj zdecydowanie po stronie tego preparatu. Rzeczywiście teorie spiskowe zniechęcają Polaków do szczepień. Co więcej, z sondażu wynika, że znacznie mniej Polaków zamierza zaszczepić się przeciwko koronawirusowi, niż oczekują rządzący i lekarze. Co pan sądzi o tych wynikach? Myślę, że z jednej strony wszyscy jesteśmy bardzo, bardzo zmęczeni pandemią. Doskwierają nam obostrzenia, doskwiera nam atmosfera, która stworzyła się przy okazji pandemii, również oddalenie od innych ludzi, konieczność pozostania w domu, nawet praca zdalna. To wszystko sprawia, że jesteśmy zmęczeni pandemią. A z drugiej strony, kiedy pojawia się szansa na to, żeby tę pandemię zmniejszyć lub też w ogóle zakończyć, to zadajemy pytania o bezpieczeństwo szczepień. Z naszej perspektywy, perspektywy lekarskiej, skuteczna szczepionka przeciwko koronawirusowi jest naprawdę tym lekiem wyczekiwanym. Wyczekiwanym właśnie po to, żebyśmy nie musieli na naszych oddziałach podejmować trudnych decyzji, stykać się z tragediami, które powoduje koronawirus. W związku z tym nie można stać dziś pomiędzy niezadowoleniem z pandemią, a niezadowoleniem pandemią, a wahaniem, czy się zaszczepić, jeżeli pojawia się lek, który jest dopuszczony, jest skuteczny. Na ile skuteczny, to będziemy jeszcze pewnie się dowiadywać, czy to będzie jak ze szczepionką na grypę, którą musimy powtarzać raz w roku, czy też będzie dawał dłuższą odporność, to zobaczymy, ale dziś wiemy, że kilkumiesięczną odporność po tym preparacie uzyskamy, jest szansa na powrót do normalności i te szanse otwiera nam właśnie szczepionka, która jest dobrze przebadana i myślę, że warto z tego skorzystać. A że mało osób chce się zaszczepić, to oczywiście jest pokłosie całego klimatu wokół szczepień, który był tworzony jeszcze przed erą koronawirusa, również tworzony przez niefortunne wypowiedzi wysoko postawionych członków rządu, przez brak jasnej edukacji, akcji skierowanej na to, żeby zaszczepić wiedzą osoby, które chciałyby czegoś dowiedzieć się o szczepieniach, bo to, że dzisiaj zadajemy pytania, że wahamy się, jest zupełnie naturalne w przypadku nowego preparatu. Sęk w tym, żebyśmy przy podejmowaniu decyzji mogli na szali położyć merytoryczne, dobre argumenty, a nie teorie spiskowe i szeptane gdzieś tam z ust do ust plotki, bo przez to nie podejmiemy dobrej decyzji. Czy Okręgowa Izba Lekarska w najbliższym czasie zamierza przeprowadzić jakąś kampanię promującą szczepienia przeciwko koronawirusowi? Myślę, że w wypowiedziach medialnych przedstawiciele Izby zwracają dzisiaj uwagę na to, jak ważne jest szczepienie przeciwko koronawirusowi. Prowadzimy również skierowany do lekarzy kurs kwalifikacji do szczepień ochronnych. Ten kurs odbył się już kilkukrotnie w naszej Izbie, pozwalając lekarzom uzyskać uprawnienia do szczepień ochronnych. Dziś lekarze, ale też podmioty lecznicze, całe szpitale, w których będą przeprowadzone szczepienia, zwracają się do Izby z prośbą o to, żebyśmy kolejne osoby edukowali. Myślę, że to jest misją Izby, to żeby lekarze byli jak najlepiej przygotowani również do szczepień, żeby mieli jak najlepszą, jak najbardziej aktualną wiedzę i w tę stronę będziemy działać, a w przestrzeni publicznej oczywiście będziemy mówić wprost to, co wiemy dzisiaj z badań, czyli to, że szczepionka jest bezpieczna i warto się nią zaszczepić. I na sam koniec, a w jaki sposób zachęciłby pan Polaków do szczepień? Myślę, że tutaj argument jest tak naprawdę jeden. Jeżeli chcemy wszyscy, żeby pandemia wreszcie się skończyła i żebyśmy wrócili do normalności, to szczepionka jest tą klamką, którą jeżeli naciśniemy, to otworzymy drzwi do normalności. Otwórzmy je po prostu wszyscy razem. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, a państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.